Brexit to słowo, które trudno wypełnić konkretną biznesową treścią. Wciąż nie mamy pewności, kiedy i na jakich zasadach nastąpi. Nie wiemy nawet, czy kiedy Państwo oglądają ten program, sytuacja nie wygląda zupełnie inaczej, niż kiedy go realizowaliśmy. Niemniej jednak zapraszam, Sławomir Jeneralski, na zakręcie zaczynamy. They said, he said. Kiedy w Londynie toczą się polityczne batalie o Brexit, w Calais sznury ciężarówek jak zwykle czekają na przeprawę do Wielkiej Brytanii. Codzienna rutyna. Mniej więcej co czwarta z tych ciężarówek należy do polskich przewoźników. Dla nich Brexit to źródło niepewności i lęku o przyszłość biznesu. Wielka Brytania staje się nagle krajem trzecim dla Unii Europejskiej. Co dalej? Co w tym momencie? Jeśli chodzi o procedury na przykład zwrotu podatku VAT czy innych z tym związanych problemów, tak? Po prostu nie wiemy i dla nas jest to wielka niewiadoma. Na autostradzie M11 pod Londynem czytamy na tablicach świetlnych o zmianach dokumentów przewozowych do Unii Europejskiej. Sprawdź, jak będzie od 1 listopada, krzyczy napis. A polscy przewoźnicy są tym już zmęczeni i często zniechęceni. Większość klientów naszych daje sobie na wstrzymanie, nie napędza swoich biznesów w tamtym kierunku, więc czekamy na rozwój sytuacji. Tak. Spodziewam się, że dużo firm będzie unikało w ogóle transportu do Wielkiej Brytanii już pod koniec października. Może być taka sytuacja, że firmy transportowe nie będą chciały brać zleceń na ten kierunek. Teraz jakiekolwiek zapytania są w kierunku angielskim, no to wszystko odmawiamy, czekamy co jakaś sytuacja się rozwinie po Brexicie. No. Bo jest teraz mnóstwo zapytań odnośnie tego kierunku, no ale nie chcemy się w tym kierunku rozwijać, chcemy bardziej się przestawić na jakieś inne kierunki z tego tytułu, że nie wiemy, co nas będzie tam czekało. Biznes musi wiedzieć, na czym stoi. ZMPD wspólnie ze stroną brytyjską prowadzą od 2 lat działania mające przygotować przewoźników do Brexitu. Konferencje, publikacje, seminaria. To ważne. Z kierunku brytyjskiego nie da się zrezygnować lekką ręką bez negatywnych konsekwencji dla gospodarki kraju. Polscy producenci, którzy produkują i eksportują ten towar na rynek Wielkiej Brytanii, z tego nie zrezygnują. A jak oni nie zrezygnują, nie zrezygnują też przewoźnicy. Ja myślę, że jest to ważny, istotny rynek. Polscy przewoźnicy wykonują 1/4 transportu na rynek Wielkiej Brytanii. Dziś nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wolną rękę zrezygnować z tego, więc ta determinacja, myślę, w polskich przewoźnikach nadal pozostanie. Determinacja to jedno, pieniądze drugie. Każda zmiana warunków wykonywania przewozów wpływa na ich ekonomikę. Brexit to zmiana radykalna. Co dalej? Na pewno wzrost cen, no bo jeśli będzie czas wszedł za tym, że długość przewozu się wydłuży, no to nie zrobimy 3-4 kursy w ciągu miesiąca, tylko zrobimy 2. Bo jeśli będą oczekiwania na granicy, no to wiadomo, nie da się już tak szybko tego przeskoczyć. A resztę no to nie wiemy, czas pokaże dopiero. No. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się odbije na przewozach. Wszystkie obawy, plany i kalkulacje wiszą jednak w powietrzu, zdominowane przez wielką politykę. Na troskę o interesy biznesu nie nadszedł jeszcze dobry czas. Gościem programu jest dzisiaj Emma Baines, szef działu politycznego Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry. W biznesie każda wiedza, nawet zła, jest lepsza od niewiedzy. Dla polskich przewoźników Brexit kojarzy się wciąż z niepewnością. Co możemy dzisiaj powiedzieć, żeby tę niepewność zmniejszyć? No to prawda, że niepewność jest trudna zarówno dla obywateli, jak i dla biznesu. I dlatego rząd brytyjski bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby osiągnąć porozumienie i zratyfikować to porozumienie z Unią w tym miesiącu, czyli w październiku. Oczywiście już osiągnęliśmy porozumienie ze stroną unijną przed Radą Europejską w październiku i teraz rząd zamierza szybko to zratyfikować w Parlamencie Brytyjskim. I właśnie, żeby zmniejszyć niepewność i daje ludziom pewność po prostu o przyszłości. Na jakość, a więc i na cenę usług transportowych, bo w tym świecie się obracamy, siedząc w programie na zakręcie,
No, wpływa przede wszystkim czas przewozu towaru z miejsca na miejsce. Jak Państwo oceniają wpływ Brexitu na czas transportów do Anglii z Unii Europejskiej? Mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z umową nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o czas przewozu do końca 2020 roku. Bo jak mamy umowę, mamy okres przejściowy i podczas okres przejściowy Wielka Brytania pozostanie w rynku jednolitowym i to znaczy, że nie będzie żadnych nowych procedur, nie będzie żadnych zmian przy granicy. Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania wynegocjuje nową umowę handlową z Unią Europejską i jeszcze nie znamy kształtu tej umowy, więc po jakimś czasie będziemy wiedzieli, jakie będą nowe procedury po okresie przejściowym. Ale drugi scenariusz to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. I oczywiście cały czas musimy przygotować się do tego scenariusza. Nawet wtedy mamy nadzieję, że to nie odbędzie się. I jak mamy wyjście bez umowy, wtedy ten czas przewozu i zminimalizowanie opóźnienia przy granicy Wielkiej Brytanii to będzie ważnym priorytetem dla rządu brytyjskiego. I z tego punktu widzenia nie planujemy żadnych nowych kontroli przy granicy. Oczywiście kierowcy muszą pokazać paszport albo dowód osobisty, tak jak teraz, ale nie planujemy żadnych nowych kontroli w przypadku bezumownego wyjścia. Kierowcy muszą mieć przy sobie dokumenty, bo tak jak teraz, od czasu do czasu będą kontroli na pewnych powozach, ale te kontrole będą przeprowadzone w sposobie, żeby nie przeszkadzać ruch tam przy granicy, więc te powozy muszą jechać gdzieś indziej na te kontrole. Więc mamy nadzieję, że możemy zminimalizować opóźnienia przy granicy. Oczywiście kierowcy też muszą się przygotować do zmian na stronie unijnej, więc tam Unia Europejska też może wprowadza nowe procedury, ale ze strony brytyjskiej nie będzie żadnych nowych kontroli. I też uważamy, że to bardzo ważne uświadomić kierowcy, jeśli chodzi o nowe procedury, jeśli chodzi o nową dokumentację i to też pomaga, aby uniknąć kolejki tam przy granicy w Wielkiej Brytanii. Jest wiele procedur administracyjnych związanych z transportem międzynarodowym, tym drogowym. Które z tych zmian w związku z Brexitem Pani uważa za najistotniejsze? No tak jak już mówiłam, oczywiście... Czas. tak, czas, ale tylko jak mamy wyjście bez umowy. Jak mamy wyjście z umową i mamy nadzieję, że będziemy mieli wyjście z umową, wtedy do końca 2020 nie będzie żadnych zmian w tym zakresie. Ale jak nie mamy umowy, oczywiście
no czas jest, jest możliwe, że będzie trochę dłużej, ale tak jak mówię, rząd brytyjski podejmie wszystkie działania, żeby uniknąć to i żeby zminimalizować to. No też będą nowe wymagania, jeśli chodzi o deklaracje celne. Deklaracje celne mogą być przełożone z góry elektronicznie, ale będą wymagane, więc to jest nowa i kierowcy i handlarzy muszą wiedzieć o tym. I jest więcej szczegółowych informacji o wszystkich nowych procedurach w naszej stronie internetowej gov.uk. I jeśli Państwo szukają gov.uk Brexit, tam jest mnóstwo informacji o tym. I polski rząd też ma bardzo pomocną stronę internetową brexit.gov.pl, więc polecam tam szukać i znaleźć wszystkie informacje. Też chciałabym teraz wspomnieć o tym, że handlarzy też potrzebują numeru EURI dla Wielkiej Brytanii. I wiem, że dużo handlarzy może już ma numer EURI dla Unii Europejskiej, ale po Brexicie bez umowy numer EURI dla Wielkiej Brytanii też będzie potrzebny. Transport nie istnieje sam dla siebie. On wynika z wymiany towarowej, to wiadomo. Proszę powiedzieć, jak strona brytyjska ocenia obecny wpływ Brexitu, zapowiedzi Brexitu na poziom wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Anglią? No, na szczęście, jeśli chodzi o relacje handlowe z Polską zwłaszcza, no są to dobre wiadomości, bo przez ostatnie 4 kwartale handel pomiędzy Wielką Brytanią a Polską wzrósł dosyć mocno. Więc wzrost jest dobrze. Jesteśmy trzecim partnerem Polski, jeśli chodzi o eksporty. I nadal jesteśmy cały czas, nawet po referendum. I handel cały czas wzrasta, więc w porównaniu z zeszłym rokiem, jeśli chodzi o eksporty z Wielkiej Brytanii do Polski, wzrost jest ponad 6%. I jeśli chodzi o eksporty z Polski do Wielkiej Brytanii, wzrost jest 3,8%. Więc cały czas widzimy silny wzrost handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i bardzo się cieszymy z tego powodu. My pewnie też. Organizacja, którą reprezentuję ja w tej rozmowie, czyli Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, współpracuje ze stroną brytyjską po to, żeby przygotowywać przewoźników, przedsiębiorców w Polsce do Brexitu. Jak pani ocenia te działania, nasze wspólne, można tak powiedzieć? No, bardzo cenimy współpracę z ZMPD i z innymi, organizacjami biznesowymi, bo to dla nas bardzo ważne. Pomaga nam zrozumieć, jakie są główne wyzwania dla przedsiębiorców i w tym przypadku dla kierowców, dla handlarzów i też możemy skonsultować się z państwem, możemy zrozumieć, jakie będą główne wpływy Brexitu na rynku polskim i moim zdaniem to bardzo ważny, to jest ważny kanał informacyjny, bo też chcemy
tłumaczyć, jakie będą nowe procedury. I tutaj jeszcze raz wspominam o naszej stronie internetowej gov.uk, bo naprawdę warto tam znaleźć szczegółowych informacji na ten temat. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, więc cieszymy się, że możemy współpracować z Państwem w tej sprawie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Emma Baines, szef działu politycznego Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, była gościem programu Na Zakręcie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.